Witaj, z tej strony Mariusz, razem z Agnieszką prowadzimy dla Ciebie specjalny projekt odmładzania na surowo, gdzie dzielimy się informacjami, w jaki sposób możesz w sposób naturalny odzyskać swoje zdrowie, poprawić swoją energię. Woreczek żółciowy, który zbiera żółć produkowaną przez wątrobę, jest niesamowicie ważnym elementem, bezmyślnie wycinanym przez lekarzy i przez który niestety robią się później problemy w naszym ciele. Jeśli masz jeszcze woreczek żółciowy, nigdy nie pozwól sobie go wyciąć. Jest mnóstwo naturalnych sposobów, żeby go ocalić, żeby on funkcjonował poprawnie. Najważniejsze jest, co przestaniesz robić, żeby woreczek żółciowy funkcjonował poprawnie i tym już dzieliliśmy się wcześniej, ale dzisiaj pokażę Ci, jak możesz go dodatkowo wspomóc i oczyścić. Przygotujemy dzisiaj specjalny sok na właśnie woreczek żółciowy. Będziemy potrzebowali do tego średniej wielkości buraka, marchew i ogórek. I zaczynamy, tutaj akurat zaczniemy od buraka. Wszystkie warzywa i owoce myjemy, ale nie obieramy ze skórki. Dlaczego tak robimy? Ponieważ pod skórką lub w skórce znajduje się najwięcej elementów, które są nam potrzebne do życia. Obierając ze skórki, wyrzucając je do kosza, wyrzucamy te elementy, a one są takie ważne. Wyciskamy sobie tego buraczka. My wyciskamy nasze soki wyciskarką wolnoobrotową po to, żeby nie niszczyć struktury soku, po to, żeby to było najbardziej naturalne. Ale po co wyciskamy i dlaczego wyciskamy? Bo ktoś powie, no nie można chociażby zjeść buraka. Wyciskamy po to, żeby wycisnąć ten sok, najważniejszy element z buraka czy z ogórka, który jest nam potrzebny do życia. Nie wiem, czy jesteś sobie w stanie wyobrazić, ale nasze ciało działa jak taka wyciskarka do soków. Wyciskarka do soków, która po prostu z każdego pokarmu wyciska sok. Nasze ciało nie zezwoli na to, żeby nawet najcieńszy włos innego pokarmu niż płynu przedostał się z jelit do naszego organizmu. Dlatego nasze ciało działa jak właśnie wyciskarka do soków. I teraz, żeby ułatwić przyswajanie i zwiększyć możliwość przyswajania elementów, które są zawarte w warzywach i w owocach, po prostu wyciskamy z nich sok. Kiedy wyciśniemy sok, nasze ciało nie potrzebuje wykorzystywać żadnej energii do tego, żeby przetworzyć pokarm, który mu podajemy. I wszystkie elementy, które są zawarte w tych warzywach i owocach, po prostu trafiają bezpośrednio do układu krwionośnego w kilka minut. W kilka minut bez trawienia, bez zużywania enzymów, energii niepotrzebnej. Jest to naprawdę najlepszy sposób dostarczania elementów potrzebnych do naszego życia. I mamy przepyszny, życiodajny nektar, który pomoże Twojej wątrobie, który pomoże dla Twojego woreczka żółciowego, pomoże produkcji żółci i wspomoże funkcjonowanie tych dwóch szalenie ważnych organów w Twoim ciele. Mam nadzieję, że Cię zachęciłem do wyciskania własnych soków w domu i picia ich na świeżo. To tyle na tą chwilkę. Do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!